Rozdział 2. Republika, Imperium i Makawie liczny prezydent Największe wyzwanie związane z zarządzaniem Imperium w ciągu następnej dekady będzie podobne do tego, w którego obliczu znalazł się starożytny Rzym. W jaki sposób Imperium może pozostać Republiką? Założyciele Stanów Zjednoczonych byli antyimperialistami o odpowiednio ukształtowanych poglądach moralnych. Poświęcili życie, majątek i honor, by pokonać Imperium Brytyjskie i stworzyć republikę opartą na zasadach samostanowienia narodu i prawach naturalnych. Imperialistyczne stosunki z innymi państwami, czy to zamierzone czy nie, stanowią wyzwanie dla tych kardynalnych zasad. Jeśli wierzymy w uniwersalne zasady, naturalnym wnioskiem jest stwierdzenie, że antyimperialistyczna republika nie może być imperium przy zachowaniu swojego charakteru. Taka opinia pojawia się już w latach 40. XIX wieku podczas wojny amerykańsko-meksykańskiej. Dziś oba krańce sceny politycznej wykorzystują ją jako argumenty przeciwko zagranicznym awanturom Ameryki. Na lewicy istnieje długa tradycja antyimperializmu, ale jeśli lepiej przesłuchamy się retoryce pochodzącej z prawicy, od libertarian i partii herbacianej, zobaczymy taki sam opór przeciwko zaangażowaniu wojskowemu w innych krajach. Nawet Dwight Eisenhower, bohater wojenny, obawiał się kompleksu wojskowo-przemysłowego. Ten strach jest głęboko zakorzeniony w amerykańskiej kulturze politycznej i najprawdopodobniej stanie się istotnym czynnikiem w polityce Stanów Zjednoczonych w ciągu następnych 10 lat. Amerykańscy obywatele, reprezentujący całe spektrum polityczne, tak samo obawiają się zaangażowania za granicą. Strach przed ambicjami imperialistycznymi ma swoje uzasadnienie. Imperium zniszczyło Republikę Rzymską. Pogoń za pieniędzmi władzą podkopała cnoty republikańskie, największą dumę obywateli rzymskich. Nawet jeśli ta duma nie była w pełni uzasadniona, to Republika Rzymska upadła nie z powodu nieustanych wojen domowych, ale za sprawą ogromnych pieniędzy napływających do stolicy imperium od obywateli cudzoziemców próbujących kupić sobie przywileje. Takie niebezpieczeństwo grozi też Stanom Zjednoczonym. Wyjątkowa pozycja Ameryki tworzy spore zagrożenie i jeszcze większe pokusy. Od czasu II wojny światowej powstał tu aparat bezpieczeństwa narodowego tak skomplikowany i owiany tajemnicą, że nie sposób go nadzorować, a nawet zrozumieć, jak działa. Wyobraźcie sobie kosztowny, nieefektywny twór zaangażowany w światową gospodarkę od handlu po inwestycje, a następnie spróbujcie nim zarządzać za pomocą demokratycznych instytucji i w zgodzie z amerykańskimi zasadami moralnymi. Potem odpowiedzcie sobie na pytanie: czy amerykańska demokracja zyskuje na jego istnieniu, czy traci? Podobnie jak Rzym za czasów Cezara, Stany Zjednoczone znalazły się dziś w sytuacji bez wyjścia. Chcą czy nie, muszą być imperium. Sprawia to ogrom amerykańskiej gospodarki, jej powiązania z innymi krajami, a także siła i wszechobecność wojskowa. Odłączenie Stanów Zjednoczonych od systemu światowego jest niemal niemożliwe, a ewentualna taka próba zdestabilizuje globalną gospodarkę z amerykańską włącznie. Wystarczy zrozumieć cenę antyimperializmu, aby go odrzucić. Prawdę powiedziawszy, wielu krajom amerykańskie wszędobylstwo nie przeszkadza. Złości jedynie sposób jego funkcjonowania. Akceptują potęgę Ameryki, chcą jednak, żeby służyła ich własnym interesom. Zagrożenia nieszone przez władzę imperialną są poważne i coraz częściej stanowią sporną kwestię w amerykańskiej polityce. Dyskusja na ten temat trwa na całym świecie. Izolacjonizm Stanów Zjednoczonych wynikał z faktu, że Ameryka była słaba, cnotliwa niekoniecznie. Stany Zjednoczone, w których żyje 300 milionów ludzi, muszą się angażować. Zarządzanie imperium przez zachowanie cnót republiki będzie priorytetem jeszcze przez bardzo długi czas. W obliczach radykalnego islamu stanie się jednak poważnym wyzwaniem. Większość dyskusji będzie się sprowadzać do myślenia życieniowego. Ale nie ma odwrotu z tej drogi i nie ma prostych rozwiązań. Paradoks polega na tym, że szanse na zachowanie republiki zapewnią nie instytucje, lecz jednostki. A zależeć będzie ona od definicji cnoty sprzecznej z powszechnym jej rozumieniem. Nie upatrują ocalenia republiki w równowadze sił, ale w przebiegłości i mądrości prezydenta. Oczywiście prezydent kontroluje wielką biurokrację i vice versa, ale w ostatecznym rozrachunku zapamiętamy Lincolnów, Rooseveltów i Reaganów, a nie senatorów czy sędziów. Powód jest prosty. Obejmując władzę, prezydenci stają się przywódcami i właśnie to przywództwo może być w najbliższym czasie decydujące. Osobowość jednostki wydaje się słabą podstawą budowania przyszłości narodu. Niemniej założyciele stworzyli urząd prezydenta, ponieważ rozumieli wagę przywództwa. Prezydentura jest wyjątkowa, dlatego że jest to wyjątkowa struktura, w której instytucje i jednostki są jednym i tym samym. Kongres i Sąd Najwyższy to zbiór ludzi rzadko przemawiający jednym głosem. Prezydent to jedyny urzędnik wybrany przez naród. Z tego powodu uznajemy go za główny czynnik w dynamice stosunków pomiędzy Imperium a Republiką. Zastanówmy się, jakie cechy charakteryzują prezydenta. Prezydenci różnią się od innych ludzi między innymi tym, że z definicji znajdują upodobanie we władzy. Stawiają jej uzyskanie i sprawowanie ponad wszystkim innym i poświęcają większość życia na jej zdobycie. Wiedza i instynkt prezydenta są tak nakierowane na władzę, że pojmuje on ją w sposób, jakiego człowiek pozbawiony tych ambicji po prostu nie zrozumie. To naturalne, że najgorszy prezydent. Najlepszemu jest bliższy, niż oni obaj komuś, kto nie przeszedł przez proces konieczny do objęcia tego stanowiska. Zakres władzy, jaką osiągnęli współcześni amerykańscy prezydenci, sprawia, że widzą świat inaczej, nawet w porównaniu z innymi głównymi państwami. Żaden inny przywódca nie musi stawiać czoła tak wielkiej części świata i pod tak różnymi względami. W amerykańskiej demokracji prezydent osiąga swoją pozycję, udając, że niczym się nie różni od zwykłych obywateli. Co z jednej strony jest niemożliwością, a z drugiej, jeśli okaże się prawdą, niesie przerażające konsekwencje. Wraz z rozwojem imperium, gdy przybywa wyzwań i zagrożeń, pojawią się przywódcy, którzy będą potrzebować i domagać się władzy wykraczającej poza ograniczenia narzucone przez konstytucję. Jak na ironię twórcy antyimperialistycznego ustroju w ramach ograniczeń Republiki wytyczyli drogę umożliwiającą imperialistyczne przywództwo. Amerykańska prezydentura miała być alternatywą dla dyktatury i arystokracji. Prezydent jest słaby w ojczyźnie, ale niezwykle silny poza jej granicami. W sprawach wewnętrznych, konstytucja narzuca mu ograniczenia ze strony kongresu oraz dość nieprzewidywalnego sądu najwyższego. Gospodarka znajduje się w rękach zarówno inwestorów, dyrektorów i konsumentów, jak również systemu rezerw federalnych. Jeśli nie zgodnie z konstytucją, to na pewno zgodnie z prawem i praktyką. Poszczególne stany mają znaczną autonomię, a większość dziedzin przynależności do społeczeństwa obywatelskiego religia, prasa, kultura, popularna sztuka pozostaje poza kontrolą prezydenta. Tego oczekiwano. Ktoś jest prezydentem kraju, ale nim nie rządzi. Kiedy jednak Stany Zjednoczone mają do czynienia ze światem zewnętrznym, za pośrednictwem swojej polityki zagranicznej, rezydent Białego Domu ma władzę wręcz niczym nieskrępowaną. Artykuł 2 ust. 2 Konstytucji stwierdza. Prezydent jest wierzchnikiem Armii i Marynarki Stanów Zjednoczonych oraz Milicji Stanów, kiedy zostaną powołane do służby Stanom Zjednoczonym. Tylko tego uprawnienia prezydent nie dzieli z kongresem. Traktaty, nominacje, budżet i wypowiadanie wojny wymagają zgody do kongresu, ale dowództwo wojskowe należy wyłącznie do prezydenta. Z biegiem lat ograniczenia konstytucyjne zmniejszające prerogatywy dyplomatyczne pierwszych prezydentów poszły w zapomnienie. Traktaty musi zaaprobować Senat, ale dziś rzadko się je zawiera. A stosunki dyplomatyczne tworzy się za pomocą uzgodnień i porozumień, z których wiele jest objętych klauzurą tajności. Stąd polityka zagraniczna całkowicie zależy teraz od prezydenta. I choć kongres wypowiedział wojnę zaledwie pięć razy w swojej historii, to prezydenci wielokrotnie wysyłali amerykańskie siły zbrojne poza granice kraju. Dziś tylko jedno ogranicza władzę prezydenta na świecie. On sam. Kiedy prezydent Reagan zdecydował w 1983 roku o inwazji na Grenadę i kiedy Bill Clinton postanowił w 1999 roku zbombardować Jugosławię, kongres nie byłby w stanie ich powstrzymać. Nawet gdyby chciał. Amerykańscy prezydenci narzucają sankcje przeciwko innym krajom i kształtują stosunki gospodarcze na całym świecie. W praktyce oznacza to, że mogą zniszczyć niepokorne państwa lub nagrodzić inne, wedle uznania. Wprawdzie przyjęto ustawy dotyczące zasad prowadzenia wojen, ale wielu prezydentów twierdziło, że jako zwierzchnicy sił zbrojnych mają nieograniczone prawo do prowadzenia działań militarnych i przekonywało kongres, by ich wspierał. To się raczej nie zmieni. Rzeczywiste prowadzenie polityki zagranicznej przez prezydenta nasuwa skojarzenia z księciem Machiavelliego. Nic dziwnego, ojcowie założyciele byli adeptami nowoczesnej filozofii politycznej, którą stworzył właśnie Machiavelli. Skoro uznajemy istnienie Imperium Amerykańskiego, to musimy też uznać analizy Machiavelliego w odniesieniu do amerykańskiej sytuacji. Głównym polem działania prezydenta jest polityka zagraniczna, najbardziej makawielistyczny rodzaj polityki. Cytat Machiavelliego: Otóż książę nie powinien mieć innej troski, ani innej myśli, ani poświęcać się innemu rzemiosłu, jak tylko sprawom wojennym tudzież organizacji i dyscyplinie wojskowej. Gdyż dlatego, kto rozkazuje, jest to jedyne odpowiednie zajęcie, a ma ono taką zaletę, że nie tylko podtrzymuje tych, którzy urodzili się książętami, lecz częstokroć ludzi prywatnych wynosi do tej godności. Przeciwnie zaś widzi się, że książęta, którzy myśleli więcej o delikatności niż o orężu, tracili swe państwa. I jak lekceważenie tego rzemiosła jest główną przyczyną twojej straty, tak biegłeś w nim twego zysku. Koniec cytatu. W amerykańskiej polityce zagranicznej i w postępowaniu amerykańskich prezydentów zachodzi fundamentalna kontrowersja pomiędzy idealizmem a realizmem. Rozważam ją już Machiavelli, wpisana jest w tradycję Stanów Zjednoczonych. Państwo to powstało bowiem bazując na zasadzie samostanowienia narodu, która zakłada demokratyczny proces wyboru przywódcy, znajdujący odbicie w konstytucji oraz na zasadzie wolności człowieka, zawartej w karcie praw. Imperializm wydaje się podważać zasadę samostanowienia. Czy to formalnie, czy nieformalnie? Co więcej, Stany Zjednoczone, o ile leży to w ich interesie, wspierają rządy, które ani nie podziwiają amerykańskich praw człowieka, ani ich nie praktykują. Godzenie amerykańskiej polityki zagranicznej z amerykańskimi zasadami jest trudne i stanowi zagrożenie dla moralnych fundamentów rządu. Idealiści twierdzą, że państwo musi działać, opierając się na zasadach odzwierciedlających elegancko wyrażone intencje założycieli. Stany Zjednoczone są postrzegane jako realizacja oświeceniowych ideałów Johna Locke'a i innych filozofów. Należałoby zastosować tę moralność. Celem więc polityki zagranicznej powinno być postrzeganie jej zasad w działaniach Ameryki i co ważniejsze, do wytyczania amerykańskich celów. A zatem należałoby wspierać tylko te rządy, które przyjmują amerykańskie wartości. Zdaniem Szkoły Realistycznej, Stany Zjednoczone są państwem jak każde inne i jako takie muszą chronić swoje interesy. Należy więc sprać te rządy, które są użyteczne dla państwa amerykańskiego, bez względu na ich charakter moralny. Innymi słowy, amerykańska polityka zagraniczna nie powinna być ani bardziej, ani mniej moralna niż polityka innych krajów. Idealiści odpowiadają, że zaprzeczenie imperatywowi moralnemu nie tylko stanowi zdradę amerykańskich ideałów, ale również zdradę całej amerykańskiej historii. Realiści ripostują, że w aktualnej sytuacji skupienie się na celach moralnych doprowadza do zaprzeczenia żywotnych interesów kraju. To z kolei zagraża istnieniu republiki, będącej przecież wcieleniem amerykańskich ideałów. Dodajmy, że idealizm jako podstawa polityki wykracza poza ideologię. Wariant lewicowy zbudowano wokół praw człowieka i zapobiegania wojnie. Wersja prawicowa powstała wokół neokonserwatywnego pragnienia propagowania amerykańskich wartości demokracji. Te dwa warianty łączy wiara w moralny charakter amerykańskiej polityki zagranicznej. Moim zdaniem, w debacie pomiędzy realizmem a idealizmem popełnia się podstawowy błąd w definicji problemu, który w następnej dekadzie będzie odgrywać zasadniczą rolę. Albo się go rozwiąże, albo brak równowagi w amerykańskiej polityce zagranicznej jeszcze się pogłębi. Argumenty idealistów nawiązują do historycznej już debaty na temat priorytetów. Czy ważniejsze jest prawo narodu do samostanowienia, czy ważniejsze są prawa człowieka? Rewolucja amerykańska opiera się na obu tych zasadach. Ale to było dwa wieki temu. A jeśli przykładowo Niemcy postanowią uchylić prawa człowieka w procesie konstytucyjnym, która z tych zasad ma pierwszeństwo? Prawo narodu do samostanowienia czy prawo człowieka? Co należy zrobić z rządami, które nie organizują takich wyborów jak Stany Zjednoczone, ale w sposób wyraźny realizują wolę narodu na podstawie długiej praktyki kulturowej? Weźmy Arabię Saudyjską. Jak Stany Zjednoczone mogą się opowiadać za wielokulturowością, a potem żądać, by wybierano tam przywódców, tak samo jak w stanie Iowa? Stanowisko realistów także jest pełne sprzeczności. Zakłada ono, że interes narodowy imperium XXI wieku jest równie oczywisty, jak interes narodowy małej XVIII-wiecznej republiki, przycupniętej na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Małe, słabe państwa mają jednoznacznie zdefiniowany interes narodowy: przetrwać. Zapewniwszy sobie maksimum bezpieczeństwa i korzyści. Ale w przypadku państwa tak bezpiecznego, bogatego i potężnego jak Stany Zjednoczone, definicja interesu narodowego jest bardziej skomplikowana. Teoria realistów zakłada, że w nadchodzących latach możliwości wyboru będą znacznie bardziej ograniczone, a zagrożenia pozostają zawsze tak samo wielkie. Trudno walczyć z realistami, posługując się abstrakcją. Bo kto się chce okazać pozbawienia realizmu? Precyzyjne przedstawienie tego, co składa się na rzeczywistość, jest jednak niezwykle trudne. W XVI wieku Machiavelli napisał: "Najważniejszą podstawą wszystkich państw, tak nowych jak starych i mieszanych, są dobre prawa i dobre wojsko. A ponieważ nie mogą być dobre prawa tam, gdzie nie ma dobrego wojska, a gdzie jest dobre wojsko, tam są z pewnością dobre prawa. Przeto nie będę o prawach, a o wojsku rozprawiał." To lepsza definicja realizmu niż ta, którą raczą nas realiści. Wierzę, że debata pomiędzy realistami a idealistami jest tak naprawdę naiwnym odczytywaniem świata, który w ostatnich dekadach podlegał zbyt wielu wpływom. Ideały i rzeczywistość to dwa różne aspekty tego samego zjawiska władzy. Władza, jako cel sam w sobie, to potworność. Nie daje niczego i w sposób nieunikniony deformuje rząd amerykański. Ideały bez władzy to tylko słowa mogą wejść w życie i jednak wtedy, gdy wspiera je zdolność działania. Realizm polega na rozumieniu, jak dzierżyć władzę, ale nie jak jej używać do osiągnięcia celu. Stąd prosta droga do politycznego chuligaństwa. Jednego z przeciwieństw realizmu. Oderwany od zasad moralnych niejednokrotnie kryje w sobie niekompetencje, udając bezkompromisowość. Analogicznie idealizm zmienia się samo samozachwyt który można uleczyć tylko dzięki głębokiemu zrozumieniu władzy w jej pełnym sensie. Realizm i idealizm to nie są pojęcia, które się wykluczają, ale dopełniają. Żadne z nich nie może się stać jedyną podstawą polityki zagranicznej. Jeśli do tego dojdzie, doprowadzi to do próby sił, a to z kolei do wojny. By jeszcze raz zacytować Machiavelego. Otóż książę nie powinien mieć innej troski, ani innej myśli, ani poświęcać się innemu rzemiosłu, jak tylko sprawom wojennym, tudzież organizacji i dyscyplinie wojskowej. Takich i tym podobnych zasobów powinien używać rozumny książę. Nie być nigdy bezczynnym w czasie pokoju, lecz zapobiegliwie gromadzić zasoby, którymi można by posłużyć się w czasach przeciwności, aby los, gdy się odmieni, zastał go przygotowanym do odparcia ciosów. W XX wieku Stany Zjednoczone walczyły przez 17 lat. Mowa nie o jakichś drobnych interwencjach, tylko o wojnach wymagających udziału setek tysięcy ludzi. W XXI wieku jesteśmy zaangażowani w wojnę prawie przez cały nasz czas. Założyciele Stanów Zjednoczonych uczynili prezydenta zwierzchnikiem sił zbrojnych nie bez powodu. Uważnie czytali Machiavielego, który pisał, że. Wojny się nie uniknie, lecz tylko odwlecze z korzyścią dla przeciwników. Największą cnotą prezydenta jest zrozumienie władzy. Prezydenci nie są filozofami a rządzenie to sztuka stosowania, nie abstrakcji. Próby praktykowania zasad moralnych przynoszą nieszczęścia nie tylko prezydentom, lecz całemu narodowi. Zrozumienie władzy polega na uznaniu, że szybkie i całkowite zniszczenie wroga jest lepsze niż przeciąganie wojny ze względu na skrupuły albo niż klęska z powodu sentymentów. Konwencjonalna cnota. Cnota tak zwanego dobrego człowieka jest u prezydenta nie do przyjęcia. I znowu Macha Wieli. Człowiek, który pragnie zawsze i wszędzie wytrwać w dobrym, Paść koniecznie musi między tylu ludźmi, którzy nie są dobrymi. Machiavelli wprowadza nową definicję cnoty, która zasadza się nie na dobroci jednostki, ale na jej przebiegłości. Dla księcia cnotą jest zdolność stawiania czoła przeciwieństwom losu. Świat jest nieprzewidywalny i zmienny, a książę musi umieć wykorzystywać siłę do pokonania niespodzianek, jakie mu gotuje. Musi ochronić republikę przed ludźmi, którzy nie są cnotliwi w powszechnym rozumieniu tego słowa. Kandydat na prezydenta zabiega o urząd odwołujący do ideologii. Prezydentura zaś jest zdefiniowana przez czynniki, na które przyszłą głowę państwa nie przygotuje żadna ideologia, czyli przez zderzenie przypadku z cnotą, tego co nieprawdopodobne z tym co niespodziewane. Jak zareaguje? Musi przewidzieć, co się stanie, zmobilizować element zaskoczenia, a następnie zareagować w sposób przebiegły i sparty siłą. Z punktu widzenia Machiavielliego ideologia jest trywialna. A wszystko opiera się na charakterze księcia. Liczy się tylko cnota prezydenta jego wnikliwość, refleks, przebiegłość jego bezwzględność i zdolność przewidywania konsekwencji. Wielcy prezydenci nigdy nie zapominają o republikańskich zasadach starają się być im wierni, wzmacniać je i nie lekceważyć doraźnych potrzeb kraju. Źli prezydenci robią po prostu to, co jest właściwe nie bacząc na zasady. Ale najgorsi prezydenci to tacy, którzy trzymają się zasad bez względu na wymagania chwili. Stany Zjednoczone nie mogą funkcjonować w świecie, unikając państw wyznających inne wartości. Nie mogą ignorować brutalnych rządów, nieustanne trwanie w szlachetności również nie jest możliwe, a osiągnięcie szczególnego celu czasem wymaga przymierza z diabłem. Rozpocząłem ten rozdział od ukazania napięcia, jakie wytworzy się w najbliższych latach pomiędzy Amerykańską Republiką a Amerykańskim Imperium. Istnienie imperium może się komuś nie podobać, ale taką rolę narzuciła nam historia. Realistyczny światopogląd pociąga za sobą niebezpieczeństwo upadku Republiki. Jeśli nieświadomie, to przez zwykłą obojętność na zagadnienia natury moralnej. Natomiast idealiści, bez względu na rzeczywiste intencje, zniszczą Republikę, wystawiając państwo na niebezpieczeństwo. Oczywiście upadek Republiki nie nastąpi w najbliższym dziesięcioleciu, ale decyzje podjęte w tym czasie będą miały długofalowe skutki. Przez następne 10 lat prezydenta nie będzie stać na luksus ignorowania ideałów czy realizmu. Będzie musiał przyjąć niewygodną syntezę ich obu oraz skupić się na pozyskiwaniu i wykorzystaniu władzy, ale również na jej ograniczeniu. Potrzebujemy dobrego, silnego rządu oraz przywódcy, który rozumie, jak tą siłę wykorzystać, nie jest to jednak zgrabny pakiet ideologiczny, gdzie wszystko zostaje objaśnione i zredukowane do prostych reguł. Bardziej przypomina to egzystencjalne stanowisko wobec polityki, która uznaje prawdy moralne, nie stając się ich jednym więźniem, która używa siły, nie stając się jej wyznawcą. W próbie ocalenia republiki przez niezamierzone imperium czynnikiem krytycznym nie będzie równowaga siły pomiędzy poszczególnymi gałęziami rządu, ale prezydent, oddany tej równowadze konstytucyjnej, pragnący dzierżyć władzę mu przeznaczoną. Aby to osiągnąć, będzie musiał pojmować, że obie pozycje są niewystarczalne, zarówno ideologiczna, jak i realistyczna. Idealiści, czy to o skłonnościach neokonserwatywnych, czy liberalnych, nie rozumieją, że, aby działać zgodnie z zasadami moralnymi, konieczne jest zrozumienie natury władzy. Realiści nie rozumieją próżności władzy pozbawionej kręgosłupa moralnego. Machiavelli pisze. Temu wiedzie się dobrze którego sposób postępowania zgodny jest z duchem czasów, natomiast nieszczęści się temu, którego postępowanie nie jest zgodne z czasami. Koniec cytatu. Moralność w polityce zagranicznej może być elementem niezmiennym, ale musi przestawać do epoki. W najbliższej dekadzie stanie się wyzwaniem dla amerykańskiego imperium, a dostosowanie jej do okoliczności okaże się niezmiernie trudne.